Film, ale chciałbym Wam szybko zwrócić, moi drodzy, uwagę na coś, co jest jeszcze przez parę dni tylko dostępne. Mianowicie mamy teraz możliwość zakupu bardzo ciekawych pojazdów. Artykuł na stronie moto.rp.pl mówi o największym znalezisku w Europie: 230 zabytkowych aut odkrytych w Starym Kościele. To jest kolekcja, która właśnie trafiła na aukcję i jeszcze mamy między 5 a 6 dni, a żeby wziąć udział w licytacji może sobie kupić taki piękny pojazd 230 aut, więc jest z czego wybierać. Kolekcja należy do holenderskiego biznesmena Ada Palmena, ale pan już jest schorowany i pozbywa się kolekcji. Kolekcja jest dostępna a raczej samochody są dostępne na stronie Classic Car Auctions. Auctions, auctions, no wybaczcie za moją wymowę. Adres jest taki, że tutaj musi być jeszcze pośrodku myślnik, więc jeszcze w razie co wrzucę link w opisie tego filmu, ale możemy zobaczyć, jakie przepiękne samochody, jeżeli nas stać, to zachęcam do kupna. Jeśli mamy wolne kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy euro, to może być to jedyna okazja, żeby dokonać takiej inwestycji. Zobaczcie, tutaj jest... Jedno z ciekawszych, jedna, z ciekawszych, jedna z ciekawszych pozycji, tak czyli mówimy o Lanci Aureli, nie wiem, czy ta strona, nie chce mi się tutaj ładować. No, co tu się wyprawia? No cóż, tu możemy sobie zobaczyć przepiękne Ferrari 365 GT2 +2. cena 107 000 euro szacowana między 170 a 230, więc póki co jest, podejrzewam to jeszcze okazja. Mój faworyt Maserati 3500 GT z 1958 roku, no cóż, gdybym miał taką luźną kwotę pieniędzy, to bardzo chętnie bym w to zainwestował, niestety mnie osobiście nie stać, ale kto wie, kto wie, może któregoś z Państwa, więc mamy jeszcze tutaj, ile czasu, mamy tutaj przy tym Maserati jeszcze 7 dni, 7 godzin. I cóż, mamy na przykład również Talbota Lago, w mojej opinii również bardzo ciekawe auto. Cena oczywiście niższa, na chwilę obecną jest to 13 050 euro, szacowana między 40 a 80, tak czy siak, warto się nad czymś takim pochylić. O właśnie, tu mamy tą Lancia Aurelia B244 Spider. No widzimy, no cena też zawrotna, szacowana jeszcze wyższa, ale jeżeli Państwa stać, to zachęcam do zakupu, a jeśli nie, to chociaż możecie, tak jak ja sobie, poglądać, jakie przepiękne samochody są sprzedawane. Niektórych ceny są bardzo przystępne, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam. Link będzie w opisie. I wszystkiego dobrego i do usłyszenia czy też zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.